W tym wideo dla danego trójkąta ABC zastanowimy się najpierw, gdzie leżą środkowe tego trójkąta, jak są względem siebie położone i czy mają jakieś ciekawe cechy. Pewnie podejrzewacie już, że mają ciekawe cechy. Środkowa to odcinek od wierzchołka na przykład tego do środka przeciwległego boku. To jest środkowa. Ten odcinek i ten odcinek mają takie same długości. Nazwijmy ten punkt D. Odległość od punktu B do punktu D jest taka sama jak odległość od punktu D do punktu C. Zróbmy to samo z każdym wierzchołkiem i z jego przeciwległym bokiem. Od wierzchołka B środkowa do środka przeciwległego boku. Niech ten punkt nazywa się E. Odległość od A do E jest taka sama jak odległość od E do C. I jeszcze jedna środkowa. Tego nie będziemy udowadniać w tym filmie, ale jest to jedna. Z bardzo fajnych i bardzo ciekawych własności, że trzy środkowe, trzy różne odcinki, albo proste, na których one leżą, przecinają się w jednym punkcie. Wszystkie trzy zbiegają się w tym miejscu, w jednym wspólnym punkcie. To będzie nasza trzecia środkowa. Niech ten punkt nazywa się F, leży w środku boku AB. Ta odległość jest równa tej odległości. Punkt, w którym trzy środkowe się przecinają, nazywa się środek ciężkości trójkąta, geometryczny środek ciężkości trójkąta. Gdybyśmy studiowali teraz fizykę, to na przykład taki jak ten jednorodny trójkąt rzucony w powietrze obracałby się dookoła tego właśnie punktu, dookoła swojego geometrycznego środka ciężkości. Ale zostaniemy przy geometrii. Niech środek ciężkości tego trójkąta nazywa się g. To, że środkowe przecinają się w jednym punkcie i że ten punkt jest geometrycznym środkiem ciężkości trójkąta, a gdyby był to fizyczny trójkąt, jest to również środek jego masy, to już jest zestaw całkiem ciekawych własności. Ale co jest jeszcze ciekawsze, to to, że właśnie rysując środkowe podzieliliśmy nasz trójkąt na sześć mniejszych trójkątów i mimo, że wcale nie muszą to być trójkąty przystające, to pola ich powierzchni są równe. To właśnie udowodnimy w tym filmie, że pola powierzchni tych sześciu trójkątów są takie same. Przyjrzymy się w tym celu trójkątom parami. Wybierzmy na początek T2. Żeby pokazać, że te dwa trójkąty mają takie same pola powierzchni, przywołamy bardzo prostą formułę. Wyobraźmy sobie, że obrócimy ten trójkąt tak, żeby bok BC leżał poziomo, to będzie punkt G, ten bok jest częścią środkowej, to jest punkt C. To jest punkt B. Ten biały odcinek to część środkowej AD, czyli tu jest punkt D. Nie jest to super dokładny rysunek, ale wiemy na pewno, że długość tego odcinka jest równa długości tego odcinka. Te dwa trójkąty mają takie same podstawy. Wiemy, że pole powierzchni trójkąta to jedna druga podstawy razy wysokość. Podstawy na pewno mają równe. A co z ich wysokościami? Wysokości też są takie same. Wysokość obydwu trójkątów leży tutaj. Długość tego odcinka to wysokość jednego i drugiego trójkąta. Jeżeli obydwa trójkąty mają takie same podstawy i takie same wysokości, to pola ich powierzchni też muszą być takie same. W tym trójkącie rozwartokątnym wysokość leży poza trójkątem, więc może nie jest to całkiem intuicyjne i oczywiste. Jeżeli mamy trójkąt rozwartokątny, rozwartokątny, czyli miara jednego z jego kątów jest większa niż 90 stopni, to jego wysokość, poprowadzona z jednego z tych dwóch wierzchołków, na przykład z tego, leży poza trójkątem. Ale nie ma to znaczenia. Wysokość wcale nie musi leżeć wewnątrz trójkąta. Wracając do naszych dwóch trójkątów, obydwa mają taką samą podstawę. CD i DB mają tę samą długość i obydwa mają tę samą wysokość. Jeżeli to pole powierzchni oznaczymy jako X, to to pole powierzchni też wynosi x. Dokładnie tę samą logikę rozumowania możemy zastosować tutaj, dla tych dwóch trójkątów. Ten odcinek i ten odcinek mają tę samą długość, i obydwa te trójkąty mają tę samą wysokość. Czyli jeżeli to pole powierzchni oznaczymy jako y, to to pole powierzchni też wynosi y. I to samo dla tych dwóch trójkątów. Obydwa mają podstawy tej samej długości, BF i FA mają tę samą długość, i obydwa te trójkąty mają tę samą wysokość. Jeżeli to pole powierzchni oznaczymy jako Z, to to pole powierzchni też wynosi Z. Czyli udowodniliśmy dotychczas, że jeżeli podzielimy środkowymi trójkąt na trzy pary mniejszych trójkątów, to mają one parami równe pola powierzchni. Ale chcemy dowieść, że wszystkie te małe trójkąty mają takie samo pole powierzchni. Żeby to zrobić, skorzystamy z tej samej zależności, z tego samego wzoru na pole powierzchni, ale wybierzemy inne zestawy trójkątów. Przyjrzyjmy się trójkątowi BAE. Pole powierzchni trójkąta BAE jest równe Z, dodać Z, dodać Y. Zróbmy to samo dla trójkąta BEC. Pole jego powierzchni... To x dodać x dodać y. I na takiej samej zasadzie, jak poprzednio, możemy powiedzieć, że jeżeli te dwa trójkąty mają podstawy tej samej długości, a E równa się EC i mają wspólną wysokość, znowu jeden z tych trójkątów jest rozwartokątny, więc ta jego wysokość leży poza trójkątem, ale jest to również wysokość trójkąta BEC, zatem pola powierzchni tych dwóch trójkątów są sobie równe. Czyli 2Z. Dodać y równa się 2x, dodać y. Odejmujemy y od obydwu stron, czyli 2z równa się 2x. Dzielimy obydwie strony przez 2 i otrzymujemy z równa się x. Tu możemy zapisać, że pole powierzchni równa się x, tutaj też równa się x, czyli wiemy już, że te cztery trójkąty mają takie same pola powierzchni. Zostało nam jeszcze pole powierzchni Y. Żeby zająć się Y, wystarczy, że obrócimy nasz sposób patrzenia na trójkąt ABC, czyli powtórzymy nasze rozumowanie, ale dla trójkąta ADC, którego pole powierzchni równe jest 2Y dodać X, i dla trójkąta ADB, którego pole powierzchni równe jest Moglibyśmy zapisać, że równe jest 2z plus x, ale ponieważ wiemy już, że z równe jest x, to możemy od razu zapisać, że pole jego powierzchni to x plus x plus x, czyli 3x. I znowu ten sam pomysł. Te dwa trójkąty mają podstawy tej samej długości. Trójkąt ADB ma podstawę BD, a trójkąt ADC ma podstawę DC. A odcinek BD. Jest tak samo długi jak odcinek DC i mają tę samą wysokość. Możemy ją tutaj narysować. Cały czas korzystamy z tego samego wzoru na pole powierzchni trójkąta. Pola powierzchni tych dwóch trójkątów są sobie równe, czyli 2y dodać x równa się 3x. Odejmujemy x od obydwu stron, otrzymujemy 2y równa się 2x, czyli y równa się x. Całkiem ciekawy wynik: dzielimy trójkąt środkowymi, zaczynamy od każdego z wierzchołków i łączymy go ze środkiem przeciwległego boku. Robimy to dla każdego z trzech wierzchołków. Te trzy odcinki przecinają się w jednym punkcie, a co jeszcze ciekawsze, dzielą trójkąt na sześć mniejszych trójkątów, których pola powierzchni są sobie równe.